Twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Artystów. Nie sposób także nie przytoczyć historii tych, których Pan Bóg zdjął z tego świata zbyt wcześnie i którzy polegli za ojczyznę. Dlatego myślimy, że szczególnie im należy się
poświęcenie uwagi i wspominanie ich zasług. Tradycyjnie zaśpiewamy Biały Krzyż. Nie martwcie się, nie będę śpiewał. Nie lada gratka, tak wieczór w takim szczególnym dniu. Powiem, że nie uczestniczyłem w litanii miast, w parafii, w której byłem wcześniej i w mieście, na Dworze Gdańskim były zaduszki jazzowe, też muzyka troszeczkę inna. Ogromnie się cieszę, że ta inicjatywa jest od tych młodych ludzi, których słyszeliśmy. Powiem szczerze, nie jestem muzykiem tak jak oni, ale nie wybrali łatwych utworów. Jeżeli dobrze czytałem, nie wiem, był na pewno Czesław Niemen, był Andrzej Zaucha, była Karin Stanek, był Marek Rechuta, może jeszcze kilka innych
autorów niektórych nie znam. I to nie są łatwe utwory do śpiewania. Troszeczkę śpiewam, ale wiem, że to nie było łatwe, dlatego tym bardziej myślę, że te oklaski też wyrażały to, że podjęli takie trudne tematy muzyczne. Kochajmy się, kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą, mówił poeta ksiądz Jan Twardowski. Myślę, że artyści to tacy ludzie, którzy nie umierają. Oni jakby ciągle żyją i dzięki młodym ludziom i takim litaniom miast, czy innym jeszcze takim spotkaniom, wieczernicą, do których jakby aura listopadowa jakby nas przyzywa, ci ludzie nigdy nie umierają. Oni zawsze są żywi dzięki właśnie tym, którzy ich wspominają. Dlatego też chciałbym w tym miejscu podziękować inicjatorom i wykonawcom dzisiejszej litanii miast. Bóg zapłać, dziękuję. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrej nocy.